patent na to, jak pozbyć się zmarszczek. Tak, i to w dodatku patent ekstremalny. Krystyna razem ze swoją córką Patrycją, opętane panicznym strachem przed starością i zmarszczkami, przeszukały krańce internetu, żeby znaleźć sposób na wieczną młodość. Mamo, wezmę, nie przeszkadza ci? Wezmę. Tam też właśnie natrafiły na masaż wężami, który ma na celu ujędrnić twarz. W oryginale powinno być ich 6. 6 węży nie udało się znaleźć, ale jeden pożyczony od sąsiada amatora gadów, jak widać, w zupełności paniom wystarczy. Jak najbardziej istnieją na świecie gabinety, które oferują masaże z użyciem węży. Ja nie jestem przekonana, czy to jest dobry pomysł, aby takie masaże wykonywać samemu w domu, kłaść sobie gady niewiadomego pochodzenia i oczekiwać efektów przeciwzmarszczkowych. Nie samymi wężami jednak człowiek żyje, a czas galopuje w zastraszającym tempie, orając zmarszczkami twarz zarówno matki, jak i córki. Dlatego też, poza masażem wężami, panie znalazły inny, równie skuteczny patent na młody wygląd. Masz lusterko? Tak, tylko ja aż tak mocno. Popatrz się do lusterka. No i co? Czekaj, mamo. Czekaj. I cyk. Boli? Boli! No, trudno. Żeby być pięknym, trzeba cierpieć. Tak oto, robiąc sobie nawzajem warkoczyki z włosów na skroni i zaplatając je ciasno na tył głowy, robią sobie darmowy lifting. Zamiast morza gotówki na drogie zabiegi w profesjonalnym gabinecie medycyny estetycznej, wydały parę groszy na gumki do włosów. Dziewczyny chyba wyglądają na zadowolone, mimo ciasno zaplecionych warkoczyków. W końcu zamierzony efekt został osiągnięty.